Siema, siema. Jak ta kamera jest? No chyba. Chyba dobrze. Kolejna część z siwnikiem dzisiaj będzie nagrywano. Tu mi spod łańcuch muszę go nałożyć, obejrzeć, czy mu spod może się urwał nawet. W siedemnoście klucz jest potrzebny. Taka jest taki klucz. 17. Tu jest. Rozkręcimy to i obejrzymy, co tu się dzieje z tym. Przekręci. Tu jest jeszcze jedna 17 potrzebna. Zaraz się okaże, co tu jest grane. Osiad. Tam ostatnio wycinali drzewa pod słupami, teraz tam widzę jakoś waltra frezuje pnie. Tu glon jeszcze, ale zawleczki w ocynku, bo nie zardzewiały. Tu jeszcze są śrubki na śrubokręt krzyżakowy. Plastiku to chociaż idzie wykręcić. Zaraz obejrzymy, co tu jest grane. Potem trzeba będzie jechać bez tej osłony, bo jak łańcuch miałby spod, to go nie nałożę. Jeszcze jedna z tej, serio. Nie wiem co za gość to wymyślił, zamiast wszystkie śrubki z jednej strony dać. Łańcuch też jakiś sztywny, straszny. Kot, idźcie stąd. Kot jakiś kupi jest ostatnio, miałczy. Spróbujmy tym obrócić cały. Jeb spod. Czemu spod? Zlazło. Jeb. Zlazło. Taki coś jest w środku. Napinacz. Też bez śrubki. Kurde, zębatka pęknięta. To temu mogło spadać. Też jest plastikowo. Ale jajca. Zębatka jest pęknięta. To wszystko plastikowe. To? No. A to będzie poleciony chyba. Trzeba będzie jeszcze z drugiej strony tak zrobić. Widzisz, jak to tam mielą te strumy? No. To byś musiał cały chyba parcić. Dlatego to będzie trzeba rozciągać. Z tą osłoną chyba. Pokażę wam, co tu było nie tak z tym. Tu jedno koło Kaś jest, kurde. I okazało się, że jest pęknięte. A wszystkie koła są plastikowe. No, byłaś. Wylazło z całym wałkiem. Zamknij się.
wszystkie koła plastikowe są, niestety. Przez co właśnie to, nie wiem, w transporcie albo przy czymś, może ktoś przycisnął to i pękło. Jeszcze jaki jest minus tego, że wszystko trzyma się na tych plastikowych obudowach. Tu wchodzi do środka i to jest tulejka taka, można powiedzieć. Jeśli to kółko nie wytrzymie tego, no to wszystko przerabia na koła metalowe. Oglądałem już zębatka z Poznaniaka, kosztuje 20 zł, jest podobnych wymiarów co to. Też 30 zębowe, no troszkę większa średnica. Tu dom drugi i potem do siewnika trzeci. Pokażę na zdjęciu, jak to będzie wyglądać. Bo aktualnie tam jest taki, no, skomplikowane to troszkę. Tu jeszcze jedna rzecz, jako była rozwalona, to ta plastikowo obudowa tulejki cało. Musiałem jak zrobić taką obudowa z blachy, pasek zwinąć, żeby to się trzymało. Tu te tulejki w środku też już są wyrobione, przez to wałek trochę loce. No ale tak to na razie obsieja, bo tam niedużo, hektar owsa. No trochę ponad hektar. Spójrzmy jeszcze, jak to jest przy siewniku tu. Jakie tu są rozmiary kół. Bo jak wszędzie są koła jednakowej wielkości. A nie, tu jest 21 zębów, a tu 30. Bo jest opisane. Więc potem by trzeba było przeliczyć, jakby to musiało być, żeby to się zgadzało wszystko. Bo to jest teraz tak do góry, potem ten mały idzie na dół i tam jeszcze do tyłu jest. Taki coś jest. A ja by to zlikwidował i tu, tu i tu trzy zębatki nadać. Ta 21 trochę tu nie pasuje. Ale najwyżej pewnie by też przyszło dorobić oryginalny taki. Dzisiaj jest 15 luty, już by można było jechać w pole, ale widzicie, trochę mokro jest. A na przymrozek się nie zapowiada i na razie się nie wybieram. Dobra, spróbuję naprawić to koło na razie. Wyłaź. Tak one wyglądają, no ale to jest jakieś dość twarde tworzywo, bo nie pękło dalej. Znaczy nie złamało się całkowicie, pękło, ale jeszcze się trzyma. Dobra, to teraz musi zmieścić się w to. Tu akurat jest tak, że dość pasownie to wszystko wytoczyłem. Ale myślę, że to będzie dobre. Potem się ta wołtu naciśnie. I tak ten sezon objedzie. A jak będzie, nie będzie z tym problemu, łańcuch nie będzie spadał. Tak to zostawia. Też nie ma sensu. Na razie to wyczyszcza. I mnie też dużo nie będzie siać, to zanim to się wyrobi, to trochę czasu minie też. Gdzie się to wchodzi tak, a tu do tego to koło. No, tu nie ma za dużo luzu. Minimalny. Dobra. Takie koło plastikowe kosztuje 130 zł plus wysyłka, czyli około 150. A myślę, że za 150 bym zrobił też na wszystkich nowych kołach żeleźnych. Tu jest. I wiercimy. Spróbujemy tak. Dobra.
Mamy to. Mam plan taki, żeby te dziury nie skręcać, bo tu nie ma miejsca, nie? Jedynie zespawać to razem. Tak wygląda kółko po naprawie. Z dwóch stron blacha zespawane razem ze sobą nitami. Nawet nie widać, że było spawane z tej strony. No i kółko teraz jest fajne, proste. Więc mogę powiedzieć, że naprawa zakończono powodzeniem. Teraz jeszcze to poskładamy, tak jak powinno być. No i składamy tam przy siewniku. Jeszcze sprawdzamy od razu, czy kalamitki są dobre. Teraz elegancko. Ale jeszcze rozbiera te wszystkie koła i ich wyczyszcza, bo są strasznie uświnione od tego smaru. Dam nowy smar, posmaruję. Jeszcze zostało złożyć to. Tu jest to trochę bardziej skomplikowane. Jak to było teraz? To było... Tu musi iść na zębatka. To... To tak. Dobra. Bo ta pęknięta zębatka była właśnie na tym, ale... Że wszystkie mają tyle samo zębów. To tu do obrozy z tego małego, co tam było. A tu... Tu się dota. Dobra. Tak. Łańcuch też się posmaruje później olejem. No, bierzemy, jak to działo wszystko. Tu go potem przez ta dziura się pomarzę. Czy będzie działać teraz? Dobra. Chuj. Ja pierdolę. Odwrotnie, żeby kalamitki z wierchu były. Wyłaź, ty pizdo. Teraz się kończy miejsce w kamerze.